W najbliższą sobotę na bulwarze nad Parsentą odbędzie się 11. edycja Narodowego Czytania. Jest to polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie. Chciałam Państwa bardzo serdecznie zaprosić 3 września o godzinie 16 do biblioteki na ulicy Frankowskiego, aby wspólnie przeczytać ballady i romanse. W tym roku włączamy się oczywiście do ogólnopolskiej akcji. Wspólnie będziemy czytać ballady i romanse Adama Mickiewicza, a nasze popołudnie w bibliotece zatytułowaliśmy Ballady i romanse, czyli Podwieczorek z Adamem Mickiewiczem. Ballady i romanse to zbiór nowatorski i oryginalny, ujmujący naturalnością stylu i prostotą języka. Wiersze ukazują szerokie możliwości pisarskie wybitnego autora, który na tle nastrojowej przyrody wykreował fascynujący i wyjątkowy świat pełen uczuciowości, fantazji i ludowej moralności. Sobotnie popołudnie oprócz czytania zaplanowano także inne atrakcje. Od godziny 15 zapraszam na warsztaty zatytułowane Cuda wianki. Będziemy wspólnie wyplatać wianki. O godzinie 16 rozpoczniemy wspólne narodowe czytanie. Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału we wspólnym czytaniu i także ogłaszamy specjalny konkurs dla publiczności na interpretację jednego właśnie z wierszy Adama Mickiewicza, Pani Twardowska. A cały wieczór zakończymy wspólnym degustowaniem naleśników. Serdecznie zapraszam do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Osoby, które przyjdą z własnymi egzemplarzami lektury, będą miały możliwość odbicia pamiątkowego stempla. Szczegółowy program znajduje się na stronie biblioteki.